Cześć. Jakiś czas temu rozpocząłem nagrywanie miniserii na temat husarii. Zaczęło to się nawet rozkręcać, więc dzisiaj chciałbym powiedzieć wam o kolejnej bitwie tej wspaniałej polskiej formacji wojskowej, której zazdrosiła nam cała Europa. Opowiem wam o bitwie, która może nie jest jakoś powszechnie znana, ale była to bitwa, która ze względu na to, w jak bardzo przełomowym momencie miała miejsce i jak spektakularnym zwycięstwem się zakończyła, jest wysoko na liście najwspanialszych zwycięstw w ponad tysiącletniej polskiej historii. Opowiem wam o bitwie pod Połonką. Serdecznie zapraszam. Okej. Otóż mamy rok 1660. Trwa potop szwedzki. Wprawdzie już Szwedzi zostali wywaleni z Polski, ale walki wciąż trwają i nie wiadomo do końca jeszcze, jak się potoczą. Wykorzystuje to nasz wschodni sąsiad, Carstwo Rosyjskie, które z zamiarem zajęcia wielkich wschodnich kresów Rzeczypospolitej uderza na nasze terytoria od wschodu i zajmuje bez większych oporów większość terytoriów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Polacy mają farta, ponieważ zszedł król Szwecji Karol X i w czerwcu podpisano pokój w Oliwie, kończący wojnę polsko-szwedzką, dzięki czemu król polski Jan Kazimierz mógł przegrupować swoje oddziały i skupić się na walkach z Rosjanami. Ci w międzyczasie umocnili swoje pozycje i czekali na to, co zrobią Polacy. Polacy skierowali się w stronę Połonki i rankiem 28 czerwca, wczesnym rankiem, siły polskie przeprawiły się przez rzekę. Wtedy polscy zwiadowcy wykryli Rosjan, no i dopiero tutaj, drodzy widzowie, dowiecie się, jak bardzo mieliśmy przerąbane. Otóż naszych, w zasadzie w większości Litwinów, bo walczyły pod Połonką oddziały polskie i litewskie, było nas jakieś 13 tysięcy i mieliśmy dwa działa. Z kolei Rosjanie mieli 24 tysiące żołnierzy i 60 dział. Czyli 30 razy tyle artylerii i 2 razy tyle żołnierzy, więc polscy dowódcy stwierdzili całkiem słusznie, że nie ma co zgrywać kozaków i uderzać na tak duże rosyjskie siły. Lepiej byłoby się umocnić i czekać na atak. Dlatego z powrotem przeprawiono się przez rzekę i rozpoczęto szykowanie się do obrony. W centrum umieszczono artylerię i odwody obydwu sił. Oddziały litewskie stanowiące około 9 tysięcy ogółu całej armii stanęły na lewym skrzydle, natomiast oddziały polskie, w tym kultowa husaria, na prawym. Rosjanie stanęli na drugim brzegu Połonki przed południem i wtedy rozpoczęła się bitwa. Rosyjskie armaty otworzyły ogień, ale nie wyrządziły naszym zbyt dużej szkody, no bo umówmy się, odległość była dość spora między ich armatami a naszymi. Następnie Rosjanie rozpoczęli to, o co posądzali ich Polacy. Coś, co okazało się idiotyzmem, jeśli chodzi o podejście wojskowe. No ale Rosjanie zdecydowali się na to ze względu na przewagę liczebną. Mianowicie postanowili chwycić za broń i szturmować polskie pozycje przez rzekę. Oczywiście spadł na nich grad kul muszkietowych, kozackich strzał, a także ogień tych dwóch dział, które dzielnie waliły z drugiego brzegu rzeki Połonka. To jest taka ciekawa zależność, bo bitwa miała miejsce koło miasta Połonka nad rzeką, która też nazywała się Połonka. Ale skoro już wyjaśniliśmy sobie te ewentualne nieścisłości, to kontynuujmy walkę. A walki były bardzo ciekawe, ponieważ Rosjanie, tak jak myślę większość z was się domyśla, napotkali spory opór Polaków, ale ciągle się trzymali. Wtedy husaria po raz pierwszy włączyła się do walki, wykonała kontratak i dosłownie zepchnęła Rosjan do rzeki. Wielu z nich zginęło, a reszta wycofała się. Rosyjski dowódca czekał, aż Polacy też przejdą przez rzekę, żeby atakować, ale oni postanowili nie skorzystać z momentu, tylko zostać na drugim brzegu rzeki i dalej się bronić.
Był to dobry ruch, ponieważ rosyjski dowódca przegrupował swoje oddziały i bardzo, bardzo szybko znowu ruszył do natarcia. Jego pierwszym celem stały się tym razem oddziały litewskie. Liczył na mniejszy opór, ale tak naprawdę Litwini stawili nie mniejszy opór niż Polacy, a kiedy trwały zacięte walki na lewym skrzydle, to husaria przeprawiła się przez rzekę Połonkę i uderzyła na rosyjskie skrzydło, w wyniku czego zwiała albo została zabita praktycznie cała rosyjska kawaleria. Piechota została bezbronna, husaria ponawiała szarże, dziurawiła rosyjskie szeregi, a rosyjscy żołnierze zaczęli spierniczać na prawo i lewo. W międzyczasie tych, którzy zdołali uciec, wybijała lekka polska jazda. Nielicznym udało się uciec, nieliczni mieli szczęście, bo dostali się do polskiej niewoli. Cała reszta zginęła. Bitwa pod Połonką miała więc ciekawy przebieg, aczkolwiek wszystko rozegrało się stosunkowo szybko. Bitwa pod Połonką zakończyła się zdecydowanym polskim zwycięstwem, choćby z tego względu, że Polacy stracili nieco mniej niż 2000 żołnierzy, natomiast Rosjanie tutaj według szacunków stracili od 12 do nawet 16 tysięcy żołnierzy, czyli ponad połowę swojej armii. Nieźle. Rosjanie potem się wprawdzie wycofali, ale wojna wciąż trwała. Ostateczną porażkę Rosjanie ponieśli rok później, ale prawda jest taka, że ta wojna dobiegła końca dopiero w roku 1667 i wprawdzie zakończyła się na papierze zwycięstwem Rzeczypospolitej, ale po licznych wojnach niegdyś potężne państwo stawało się coraz bardziej osłabione i to właśnie tutaj wkraczamy w okres, kiedy dawna potęga Rzeczypospolitej zaczyna się powoli osłabiać i już za 100 lat z Polski nie będzie co zbierać, a nasi sąsiedzi po kolei wezmą się do zabierania tych ziem, które akurat im się nawiną. Ale o rozbiorach być może w jednym z następnych odcinków, a póki co opowiedziałem wam o bitwie pod Połonką krótko, ale treściwie, więc na dzisiaj bym się z wami żegnał, ale jako że mamy czas, to powiem wam o czymś jeszcze. Otóż okazuje się, że jesteście naprawdę wspaniali, bo wbiliście już 49 subskrypcji na moim kanale. Bardzo się z tego cieszę, czyli zgodnie z umową jeszcze jedna subskrypcja i robimy live'a, więc jeśli teraz jesteś widzem, który mnie ogląda, a nie subskrybuje mojego kanału, to zrób to, bądź tą osobą, która zdecyduje o przełomowym momencie w historii tego kanału. No a jeśli masz jeszcze jakieś pytania, bo live będzie z pytaniami od widzów, to śmiało je zadawaj, ja z chęcią odpowiem na wszystkie pytania dotyczące czegokolwiek. A i na dzisiaj się z wami żegnam, dzięki, do zobaczenia i cześć.